Dzień dobry pisarze, już w trzecim odcinku vlogów z kampu. Jest poniedziałek, 12 kwietnia. No i co? Ja już zaczęłam pisać rano, natomiast pewnie teraz widać, bo mam troszeczkę mokre włosy jeszcze, coś tam pozostało. Poszłam poćwiczyć, w sumie robiłam wszystko, miałam zajęcia. Ogólnie dzisiaj jakiś dziwny dzień, ponieważ odwołali mi dwoje zajęć. Trzecie jest jakoś w ogóle dziwne i trwa godzinę i to jeszcze nie w swoich godzinach. Więc jest jakieś szaleństwo dzisiaj, ja próbuję się w nim odnaleźć. Więc pisałam rano i to nawet poszło. To jest szybkie sprawdzenie. Napisałam 796 słów, więc tak naprawdę jestem bardzo blisko limitu. Zastanawiam się teraz po prostu, czy nie zrobić sobie kawy i nie siąść jeszcze właśnie do pisania. Co prawda to będzie moja trzecia dzisiaj, ale może zrobię sobie jakąś małą kawkę bez miodu, troszeczkę mleka tylko. Ogólnie nakręciłam się znowu na ćwiczenia, więc właśnie jakby i na zdrową dietę, więc może w tych vlogach pojawi się więcej jedzenia, więc wybaczcie, jeżeli będziecie głodni, ale z tego co wiem, oglądacie te filmy jak jecie, więc no, może nie będzie tak źle. No, ładna dzisiaj pogoda, ja zastanawiałam się, czy jutro nie pobiegać, ale jutro ma być już bardzo, bardzo zimno, więc sama nie wiem, co ja jutro robię. Czy poćwiczę, czy pobiegam, czy w końcu co zrobię. Biorę się za pisanie, dopiszę, no nie wiem, z 300, z 400 słów, zobaczymy jak mi pójdzie. Tym bardziej, że właśnie podwoływali mi te zajęcia, więc mam na to czas. Więc muszę po prostu wykorzystać ten czas. Ogólnie kupiłam dzisiaj książki. Czego ja jeszcze nie zrobiłam? A, okej, wiem już czego nie zrobiłam. Nie dodałam jeszcze postu na Instagram. Więc to też dzisiaj muszę zrobić. Jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to znajdziecie link w opisie. Ogólnie wszystkie moje media społecznościowe są w opisie, więc tam Was odsyłam. I to tyle, biorę się za pisanie, bo znowu się rozgadam i znowu ten odcinek będzie długi, tak jak poprzedni. Nie można tak. Musi być w normie. Idę pisać. I tak oto prezentuje się ostateczny wynik na dzień 12 i patrzcie na to, 15 tysięcy słów. Zostało jeszcze 10 tysięcy do końca kampu, a jest kurde 12. Super to idzie, dzisiaj pisało mi się naprawdę bardzo dobrze. No i zobaczymy, jak pójdzie mi jutro. Nawet jutro szykuje się taki luźniejszy dzień, więc może powtórzę ten wynik z dzisiaj. Dnia kampu przychodzę do Was na razie z niczym. Jest 15, więc no już trochę czasu od godziny 6, o której wstałam, minęło, natomiast ja nie znalazłam chwili, żeby popisać jeszcze. Nawet jutro szykuje się taki luźniejszy dzień, więc nie wiem, jakoś ten dzień bardzo dziwnie się rozłożył, że naprawdę jakoś to tak minęło raz, dwa i nawet nie wiem kiedy. I teraz przyszedł czas na pisanie, a więc muszę to zrobić. Jeszcze nie wiem, jak to rozłożę, ale może chwilę napiszę teraz, a później może już wieczorem, jak będę sobie oglądała finał Ninja Warrior. Uwielbiam ten program. Zawsze na przerwach się nudzę, więc mogę sobie wziąć po prostu laptopa i popisać trochę, bo czemu by nie? I tak spędzę po prostu no, kilka tych przerw, bo jest ich trochę. No to jest też dobry pomysł, więc popiszę chwilę teraz, może nastawię sobie sprinty. Tak, nastawię sobie sprinty, zrobimy tak jak w piątki zazwyczaj, więc 15, 10 i 5 minut. Jeżeli nie jesteście jeszcze na pisarskiej grupie wsparcia, to zapraszam, link znajdziecie w opisie, ponieważ właśnie co piątki na naszej grupie są sprinty pisarskie o godzinie 18, wtedy wspólnie piszemy i się motywujemy do tego, więc tam Was odsyłam. Natomiast no ja teraz potrzebuję chyba takiej motywacji, nie będę już piła kawy, bo by to była moja trzecia, a muszę przystopować z kawą, więc zostaje mi woda i po prostu zabieram się za pisanie. Wracam do Was z podsumowaniem dnia 13. Tak, z podsumowaniem, już nie będę dzisiaj pisać. To jest niesłychane to, co się wydarzyło. Ja nawet nie włączyłam stopera, nie włączyłam minutnika, niczego nie włączyłam. Po prostu weszłam w plik,
książki i zaczęłam pisać. Jest 16:21, z krótkimi przerwami na przeglądanie internetu, tak, przyznaję się, wyszło, że napisałam około 1200 słów. Dokładnie 1219, więc to jest super wynik, który po prostu przyszedł tak. Ja nie wiem, co dzisiaj się wydarzyło. Te sceny, to prawda, były dynamiczne i może to wpłynęło na to, że jednak tam więcej było dialogów, więcej takich kwestii do wyjaśnienia, ponieważ jestem w momencie, kiedy mamy takie pierwsze tąpnięcie, kiedy wyjaśniają się niektóre kwestie, więc może dlatego jakby czułam emocje związane z tą sceną i jakoś tak poszło. Natomiast później zaczęłam już 23 rozdział i no było to troszeczkę takie spowolnienie akcji, ale też miałam pomysł na to, co tam zapisać. Tutaj oczywiście plan się kłania, ponieważ w planie miałam w nawiasie wypisane takie główne myśli, które chcę tam zawrzeć, no i udało się. Znaczy się częściowo, jutro będę kontynuowała tę część rozdziału, a później przejdę już do następnej. Taka będzie spokojniejsza, trochę cisza przed burzą, więc no zbliżam się już do końca, jakby, no nie wiem, w planie może zostały mi 3 strony? Poczekajcie, aż zobaczę. No, można powiedzieć 3 strony, bo ta czwarta jest taka do połowy wypełniona, a ja tą pierwszą skończyłam do połowy, więc można powiedzieć, że 3 strony przede mną. 3 strony podpunktów oczywiście do napisania. Na razie dobijam do 44 tysięcy słów, powoli, powoli do przodu. I zaczęłam się zastanawiać, czy do końca kwietnia ja nie będę miała, wiecie, co pisać, ale w sumie tak sobie pomyślałam, że są jeszcze te sceny, których nie dopisałam w połowie, o których już wspominałam, maltretuję je w każdym odcinku, wybaczcie te rozdziały, mam nadzieję, że dzięki temu pójdziecie mi lepiej, oby. Na spokojnie w kwietniu powinnam skończyć ten projekt, taki był mój cel, potem on sobie pójdzie leżakować i zabiorę się za coś innego. Widzieliście, co się dzieje za oknem? To jest jakieś chore. Dzień dobry. 14 dnia kampu, jest godzina 8, ja już zaczęłam pisać i napisałam na razie 458 słów. To tyle na rano. Będę pisała jeszcze po tych moich pierwszych zajęciach, a przed tymi ostatnimi. Więc jest jakiś plan, już coś napisałam, powoli do przodu, to jest najważniejsze, jest 14 dzień, a więc to się wiąże z odznaką, którą Wam zaraz pokażę, bo jest odznaka za to, że napiszę się jakby każdego dnia przez 14 dni, więc właśnie ją zyskałam. To na razie tyle, ja zabieram się za rzeczy na studia, później mam zajęcia i odezwę się już po. Jeszcze przed tym, jak zniknę, chcę Wam pokazać właśnie mój dzisiejszy wynik, 458 słów, natomiast patrzcie tutaj, jest 14 dni z rzędu. Ja nie wiem, jak to się stało, ale jest już 17:30, odwołano mi, ała, uderzyłam się, odwołano mi zajęcia o 16:45, więc mam wolne, ale uczestniczę teraz o 18:00, czyli za pół godziny w live'ie takim właśnie ćwiczeniowym. I zastanawiam się, co robić, czy pisać, bo tak naprawdę nie pisałam do tej pory, zajmowałam się wszystkim, tylko nie tym, między innymi CV, ale to akurat jest ważna sprawa, bo muszę na warsztaty zrobić swoje CV, już dawno nie robiłam. Ostatnio chyba przed praktykami to 2019, no to trochę czasu minęło, więc muszę się za to zabrać i po prostu skończyć, może jutro to skończę, bo zatrzymałam się na zainteresowaniach i umiejętnościach. Jakby to jest najtrudniejsze w CV, wiecie? Nie doświadczenie, nie wykształcenie, to norma, bo się, po prostu się wpisuje to, co się ma. W planach mam jeszcze dzisiaj zacząć pisać recenzję na studia, ponieważ muszę zrecenzować jeden tomik poetycki, ale mi się nie chce. Ale muszę, bo do 20 jest czas, w sumie jeszcze 6 dni, to nie tak źle. Powoli do przodu, ale tak kroczek po kroczku, żeby nie obudzić się
właśnie 20. Więc idę się ogarnąć, idę ćwiczyć, idę pisać i tyle. Odezwę się już z ostatecznym dzisiejszym wynikiem. Jest równo 21, a to jest mój wynik na 14 dzień kwietnia. Ja już nie dopiszę więcej, dobiłam po prostu do 1000 i tyle. I tyle, bo po prostu jestem dziś padnięta i chyba położę się wcześniej, żeby od jutra już zacząć prężniej działać. Dobranoc. Nie uwierzycie, jak ogromnym leniem jestem dzisiaj. To jest aż niesłychane jak na mnie, że po prostu jestem tak zmęczona i po prostu chcę odpocząć. I dzisiaj mam tak leniwy dzień, że nie wiem, co ja zrobię. Trochę tego mam na głowie i wiem, że muszę się mniej więcej tym zająć. Napisałam już co prawda dzisiaj trochę, już dokładnie nie pamiętam, ile słów mi się udało osiągnąć, ale koło 300, 400 na razie, koło 300 bardziej, więc 300 słów mam. Jak mi pójdzie dalej, no to się okaże. Na razie za chwilę zaczynam zajęcia, drugi blok, bo miałam rano i teraz mam po południu. No i zobaczymy po zajęciach, jak to wszystko się rozwiąże. Mam nadzieję, że dobrze. Będę musiała trochę pozmieniać plany, skupić się na czymś innym i na pewno muszę skończyć recenzję, tak jak wspominałam, wczoraj na wtorek. Więc to jest najważniejsze. Muszę trochę popisać dzisiaj, żeby mieć taką świadomość, że robię coś w tym kierunku. No i zajmę się potem pisaniem, może właśnie pod wieczór, może wreszcie naleję sobie wino, bo tak ostatnio w ogóle jakoś nie miałam ochoty i może wieczorem jakoś to pójdzie. W sumie będzie pasowało to wino do tej sceny. Jakby ta książka będzie mi się kojarzyła właśnie z winem chyba, przede wszystkim. Więc taki jest plan, na razie jakoś tam poszło, jest prawie 15, no i do roboty. Mam wino i mogę iść pisać, ale najpierw muszę ogarnąć ten chaos. Boże święty, co tu się wydarzyło? To jest wszystko, wszystko. No i pięknie. Zostały mi resztki herbaty z zajęć, wino i czekoladowe wafle. I jest ślicznie. I biorę się za pisanie w końcu. Szczerze nie wiem, jak to się wydarzyło. Po prostu pisałam i cały czas miałam wrażenie, że dobra, nie chcę sprawdzać, bo okaże się, że nie dobiłam do 1000 i po prostu się zdemotywuję. A dzisiaj potrzebowałam motywacji. A tu, patrzcie. Wcześniej napisałam prawie 400 słów, to troszeczkę Was okłamałam, zaniżyłam ten wynik, natomiast później napisałam 928. No i taki jest mój ostateczny wynik na dzisiaj, na 15 dzień kwietnia. No i prawie 19 tysięcy. No cześć, już w piątek, więc wiecie, co się szykuje, jest 17:44, a zatem zaraz zaczynamy live. Ja już powoli wszystko przygotowuję, tak naprawdę cały dzień siedziałam nad studiami, załatwiałam sprawy takiego naszego projektu studiowego i co ja jeszcze robiłam? A, pisałam recenzję, której po prostu nie jestem w stanie skończyć na zajęcia, no chyba wspominałam Wam o niej, no męczę ją przeokrutnie. Dzisiaj nie pisałam chyba jeszcze nic, nie no, nie pisałam. Mam jakieś zaćmienie nagle, ale nie pisałam dzisiaj. Czekałam na live'a.
To są te piątki właśnie, które są przyjemne dla mnie, bo rano mam zajęcia, więc nawet nie jestem w stanie rano pisać. I no, tak jak myślałam, nic dzisiaj nie pisałam, czekałam na live'a i zaraz ten live się zacznie, więc przygotowuję i odezwę się już, jak będziemy na żywo. Za głośno. Ten live nie przyniósł jakiegoś wspaniałego wyniku. Znaczy się, 717 słów to jest naprawdę, naprawdę dużo, więc jakby nie narzekam, ale w porównaniu z tym live'em, który odbył się tydzień temu, gdzie miałam prawie 1000 słów, no to jest jednak różnica. Co prawda 300 słów, no ale no prawie 200 tak naprawdę. No ale jednak jest. Tutaj pokazuje mi się, że prawie 20 tysięcy przede mną. Natomiast teraz postanowiłam zrobić sobie kolację, zjeść ją szybciutko i może wieczorem jeszcze wrócę do pisania, żeby dobić do 1000. Dzień dobry, już 17 dnia kampu. Jest o 15:30, powiedzmy tak. To, co słyszycie w tle, to kominek, bo jest zimno i brzydko i nie mam zupełnie motywacji do pisania, ale jakby zaraz się za to zabieram. Tak czy tak, od rana dzisiaj było aktywnie, miałam warsztaty, miałam taką rozmowę odnośnie do projektu, który organizuję na studiach, więc pomalowałam się. Wykorzystam to po to, żeby zrobić miniaturkę, więc jakoś trzeba po prostu dawać sobie radę i wykorzystywać coś po coś, wiecie o co chodzi. Pracowałam teraz nad artykułem na studia jeszcze chwilę. Muszę popracować nad recenzją, o której cały czas Wam mówię i nie jestem w stanie dobić do 10 tysięcy znaków ze spacjami. Mam problem. Zatrzymałam się na 8 i nie jestem w stanie ruszyć. Ja muszę ruszyć, bo nie mam czasu. Natomiast teraz chciałam po prostu skupić się na pisaniu, napisać 1000 słów i mieć to z głowy, więc taki mam plan na teraz. Wczoraj mówiłam o tym, że dopiszę, natomiast byłam już taka padnięta wieczorem, że pograłam w Simsy i poszłam spać, więc nie dopisałam nic i wczoraj skończyłam na tym wyniku, jaki widzieliście. Czasami są takie dni, gdzie no po prostu nie jest się w stanie człowiek jakoś przemóc i mam wrażenie, że mam taki okres teraz, kiedy po prostu i pogoda, i to wszystko, i dużo rzeczy na studiach mnie jakoś tak wbija i w fotel, no nie powiedziałabym w fotel, bo wtedy bym pisała, jakbym była w tym fotelu, bo by mi się nudziło, no ale właśnie wybija mnie z tego rytmu pisania i z kampu i po prostu jakoś tak mi gorzej się czymkolwiek zająć. Dobrze, że był wczoraj ten live, bo inaczej mam wrażenie, że w ogóle nic bym nie napisała. Natomiast teraz chcę pisać, skończę rozdział, który prawie skończyłam na live'ie i zacznę już kolejny. Teraz jeszcze cyknę kilka zdjęć do miniaturki, biorę się za pisanie i dam Wam znać, jak mi poszło. Jak ja uwielbiam takie sytuacje, kiedy po prostu siadam i nagle okazuje się, że scena, którą zaplanowałam, ma coś więcej do przekazania. I tak naprawdę powiedziałam Wam, że chcę skończyć ten rozdział, bo myślałam, że to jest dopisanie może 5-6 zdań i przejdę do następnego. No tak nie było. Okazało się, że dopisałam chyba 3 czy 4 strony. Dopisałam 1043 słowa, więc na dzisiaj skończyłam. Pisałam jakąś godzinę, niecałą godzinę. I ta scena była no, niezaplanowana. Jakby nie myślałam o tym, że ta scena się tutaj pojawi, że tak się sprawy potoczą, ale wydaje mi się, że to doda klimatu i będzie taka nutka niebezpieczeństwa, ale też taka romansowa trochę i że ta scena jest po prostu na miejscu. Ogromnie, ogromnie się cieszę, że przysiadłam dzisiaj i dałam sobie taką swobodę, że nie trzymałam się planu. Połączyłam tak naprawdę dwie sceny i inna scena będzie lepiej współgrała z innymi wydarzeniami.
wiem, że nie wiecie, o co chodzi, ale staram się, żeby nie traktować plan strasznie surowo, żeby jeżeli coś zapisałam, to żeby się tego trzymać tak na chama. Nie. Jakby staram się być elastyczna i w tym momencie ta elastyczność wydaje mi się, że spowodowała to, że ta książka nabierze jeszcze więcej takiego smaku, że będzie się czytało ją po prostu z wypiekami na twarzy i ogromnie, ogromnie się cieszę, że ta scena się pojawiła. Dobra, pokazuję Wam stronę Nano i idę się cieszyć z tego, że dzisiaj poszło. Nie dość, że napisałam tyle, ile chciałam, to jeszcze dobiłam do 20 tysięcy słów, więc tak naprawdę niecałe 5 tysięcy do wypełnienia tutaj tego celu mojego na Nano. Jeszcze poczekajcie, pokażę Wam. No, jestem na 81%. Nie wiem czemu, o, teraz. 81, prawie 82. Cieszę się ogromnie. Jest 17 dzień i jeszcze oddalę Wam trochę. Tak wygląda... Patrzcie, ile dni jeszcze do końca. Mnóstwo. Tak wygląda mój diagram. Na sobotę, 17 dnia kampu. Cudnie. Walka o ten wynik dzisiaj, czyli 18 dnia kwietnia, była zażarta. Nawet nie wiecie, jak trudno mi było się zmotywować do pisania. Znaczy, nawet nie do pisania, bo jak już siadłam, to wszystko było w porządku, ale właśnie chodzi o to, że po prostu nie mogłam przysiąść do pisania. Tak prezentuje się ogólny wynik, czyli 21 tysięcy słów już za mną. A tak prezentuje się wykres. Powoli wychodzimy do góry. No tak czy tak, 1000 słów wbite, wczoraj się nie udało, czy nie, przedwczoraj się nie udało, czy ja dobrze to mówię? Tak, przedwczoraj, w piątek nie napisałam tyle, ile chciałam, natomiast wczoraj się udało, ale dzisiaj kończę z takim wynikiem i już nie dopisuję więcej. Jeszcze pokażę Wam się i podsumujemy cały ten tydzień. Mam wrażenie, że cały ten tydzień był jedną wielką walką z motywacją. Miałam z nią ogromny problem, nie wiem, czy to było związane z pogodą, czy to było związane z natłokiem takich obowiązków studiowych, może inaczej to powiem, obowiązków na studiach, tak brzmi to lepiej. Po prostu miałam jakiś taki natłok i też nie miałam po prostu ochoty, nie miałam siły, więc ten tydzień był prawdziwą walką i wydaje mi się, że udaną. To oczywiście nie były wyniki, które zwaliłyby z nóg. W moim rozumieniu to wolę podkreślić, bo no ja dziennie jestem w stanie napisać o wiele, wiele więcej, na przykład 2000 słów, ale też pamiętam, jak robiłam właśnie te moje eksperymenty, cały dzień piszę jak, no to Katarzyna Bonda mi wyszła około 6000 w jeden dzień, więc da się, ale pewnym kosztem. Miałam wrażenie, że przez te 7 dni nie mogłam zgodzić się na te koszty i po prostu szłam po takiej linii najmniejszego oporu i po prostu chciałam dobić do 1000 i jeżeli to się udało, no to byłam szczęśliwa, zostawiałam to, nawet nie miałam takiej chęci, żeby dopisać coś więcej, żeby pochwalić się lepszym wynikiem, ale to już po prostu wydaje mi się, że też kwestia połowy kampu i tego, że powoli się wyczerpuje, ponieważ no można powiedzieć, że piszę od marca dzień w dzień, oprócz jednego dnia, bo w marcu zapomniałam raz pisać, to było piękne w ogóle. Mam prawo być zmęczona i mam prawo właśnie mieć takie dołki, ale też wiem, że chcę z nimi walczyć, bo mój pierwszy draft musi być napisany szybko, żeby zawrzeć wszystko, co chcę, a później nad tym pracować, ale o tym Wam już opowiadałam. Cieszę się bardzo, ponieważ kamp pokazuje mi, że skończę 22. Dzisiaj mi nawet pokazuje, że 21 kwietnia, a jest 18, więc 3 dni pracy przede mną. Tak może być, bo jeżeli mam już 21 tysięcy słów, no to do 25 zostało niewiele. I chyba to tyle, co chciałam powiedzieć. W przyszłym tygodniu no będzie na pewno będę mogła się chwalić tym, że zdobyłam ten mój cel kampowy. Nie wiem, z jakim wynikiem dokładnie skończę przyszły tydzień, ale no jak wiecie, jakby kamp nie kończy się na przyszłym tygodniu, to będzie wtedy chyba 29 w niedzielę, więc jeszcze mam... będzie 25 w niedzielę, no. Czyli jeszcze do piątku, to jeszcze 2 odcinki przed nami.
I ja jestem ciekawa, co będzie na końcu. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu będę w końcu pisała cały dzień jak pewna osoba, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, co przyszły tydzień przyniesie. Mam nadzieję, że Wy również jesteście ciekawi i że nie możecie się doczekać tego odcinka, właściwie już wyszedł, ale następnego. I mam nadzieję, że Wam się podobało, że lubicie taką formę vlogów. I chciałabym nagrywać więcej vlogów, ale to oczywiście zależy od Was, więc dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, czy lubicie taką formę. Więc co byście chcieli zobaczyć na tych vlogach, to będzie dla mnie bardzo, bardzo ważny feedback i byłabym za niego ogromnie wdzięczna. Więc z góry bardzo, bardzo dziękuję za Wasze opinie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!